Szanowni Państwo, ja niestety nie jestem taką optymistką, żebym mogła powiedzieć, że już wkrótce wszystkie obostrzenia sanitarne należy odłożyć i one nie będą nam potrzebne. Wręcz przeciwnie, uważam, że w związku z tym, że kolejne aktywności społeczne są odmrażane, ten kalendarz jest wyznaczany przez pana premiera, przez ministra zdrowia, ale poziom zagrożenia także w naszym województwie, pomimo tego, że no jest moment oddechu, jest ciągle duży i ja jestem bardzo ostrożna, zachęcam Państwa do tego, aby do wszystkich wymogów sanitarnych nadal się stosować. Maseczki są uciążliwe dla nas wszystkich, dla mnie też. Pamiętajmy, że one nie chronią tyle nas przed zakażeniem, ile innych, bo temu przede wszystkim ich zakładanie w przestrzeni publicznej służy. I oczywiście, drodzy Państwo, będziemy teraz czekać na to, w jaki sposób zmieni się, czy się zmieni w ogóle zachorowalność w naszym województwie w następstwie aktywizacji poprzez otwarcie zakładów fryzjerskich, galerii handlowych, ale także przywrócenie przynajmniej w części naszych szkół, bo pamiętajmy, że od poniedziałku powracają dzieciaki do klas 1-3. Tydzień temu zaczęły funkcjonować w naszym województwie w całkiem sporej ilości, bo prawie 50% przedszkola i żłobki. To w skali całego kraju jest duża aktywność, więc myślę, że trzeba być bardzo ostrożnym. Zagrożenie niestety ciągle istnieje i dopóki nie będzie skutecznego lekarstwa i szczepionki, to tak naprawdę cały czas musimy przestrzegać wymogów sanitarnych, zachowania odległości, bo to wszystko jest ważne dla naszego zdrowia.